полоня, то така чинютка нітка, яка лонче мене з моєю ночизною. Вона чинютка, але як нітка єдвабю. Чинютка, але дуже моцна. To już 30 lat, od kiedy TVP Polonia dociera do naszych rodaków za granicą. Informujemy, mówimy o kulturze, prezentujemy ciekawych oraz inspirujących ludzi. Wspieramy Państwa w działaniu na rzecz ojczyzny. Dziś szczególne, jubileuszowe wydanie naszego serwisu, które tym razem wyjątkowo raz na 30 lat poświęcimy w całości naszej stacji. Przemysław Toczek, witam bardzo serdecznie. Polonię 24, zaczynamy od początków TVP Polonia, o czym Dariusz Begiej. To było przedsięwzięcie pionierskie. Ogromny entuzjazm zderzył się z przyziemnymi problemami, takimi jak brak sprzętu. Udało nam się w pierwszym odruchu z wielu, wielu kamer odstawionych do magazynu zmontować dwie albo trzy kamery. Pierwszy próbny sygnał programu satelitarnego popłynął w świat w październiku 1992 roku. Chcemy serdecznie pozdrowić telewidzów, rodaków w kraju i za granicą. Tak, proszę Państwa, nie przesłyszeliście się. Równo 30 lat temu, po zaledwie kilku miesiącach przygotowań, rozpoczęliśmy stałą, na początku kilkunastogodzinną emisję. Najpierw z wozu transmisyjnego, a później z pierwszego polonijnego studia. Myśmy byli właściwie trzecim kanałem telewizji publicznej, a więc nie mieliśmy konkurencji. Mieliśmy za to coraz większe grono wiernych widzów. Za oceanem anteny satelitarne umożliwiające odbiór telewizji Polonia stały się dla Polaków towarem pierwszej potrzeby. Mnie brakowało tego. Ja wewnątrz swojego domu to czuję się, że jestem w Polsce. Wyjdę Nowy Jork, Greenpoint. Naszą pozycję budowało też wsparcie wybitnych Polaków, cenionych i szanowanych w środowiskach polonijnych. Telewizja stanowi ogniwo łączące rozproszony element Polski. To jest jak gdyby Polska weszła do ich domów poprzez szklany ekran. Od pierwszych dni telewizja Polonia wsłuchiwała się w potrzeby widzów. Dzwonili też do emitowanych na żywo programów, w których dzielili się z nami swoimi problemami i radościami. Jakiś telefon mamy z zagranicy. Halo, halo. Dobry wieczór, pani Halinka. Dobry wieczór, witamy serdecznie, tak. Dzięki naszym transmisjom widzowie na całym świecie mogli śledzić wydarzenia najważniejsze dla Polski. Ogromną popularnością cieszył się cykl programów poświęconych kulturze języka polskiego. Najmłodsi w wielu zakątkach świata mogli oglądać polskie bajki, a ich rodzice klasykę kina. Goszczenie w Państwa domach cieszy nas niezmiennie od 30 lat. To była nuta sentymentu, którą my przekuliśmy też w urodzinowe widowisko. Za nami wieczór wzruszeń i wspomnień o tym, jak przez 30 lat Polacy poza granicami kraju łączyli się dzięki nam z ojczyzną. Alicja Majewska, Halina Frąckowiak, Zakopower. Lista gwiazd, które uświetniły nasze urodziny, jest zdecydowanie dłuższa. Ale najważniejsze jest to, że to Państwo, nasi widzowie, byliście z nami. O szczegółach tego magicznego spotkania. Patrycja Hacia. 30 lat dookoła świata. Pod tym hasłem świętujemy okrągły jubileusz TVP Polonia. Od 30 lat łączymy Polaków na całym świecie. Gdziekolwiek są, łączymy ich między nimi, ale łączymy ich także z Polską. Opowiadamy o Polsce. Opowiadamy o tym, co dzisiaj, co wczoraj, o historii, kulturze, języku. Tworzymy programy o Polonii, dla Polonii. To była sentymentalna podróż do miejsc i ludzi, którzy przez 3 dekady tworzyli i towarzyszyli TVP Polonia, by rodacy rozsiani na wszystkich kontynentach mogli mieć cząstkę ojczyzny w swoich domach. Gdziekolwiek bym nie była za granicą, tam zawsze jest przede wszystkim szapoba dla TVP Polonia, że to przekazuje, oprócz tego dla serialu. Muzyka jest niezwykle ważną częścią TVP Polonia, chociażby festiwal w Opolu, który w tym roku będzie świętował 60-lecie, zawsze jest obecny na antenie telewizji Polonia.
Podczas tego wyjątkowego wieczoru usłyszeliśmy utwory artystów, którzy przez lata podbijali serca Polaków za granicą. Niektórzy z nich mieli okazję widywać się z Państwem znacznie częściej. Miałam ogromną przyjemność i radość prowadzić program Porozmawiaj z Haliną. Zapraszałam wtedy oczywiście fantastycznych ludzi i psychologów, i artystów, i z wielu innych jeszcze profesji. Gala z okazji 30-lecia TVP Polonia zainaugurowała wspólne świętowanie jubileuszu naszej anteny. O tym wielkim święcie pod koniec programu porozmawiam z dyrektor TVP Polonia Magdaleną Tadeusiak. Ale wcześniej zobaczmy, jak nasza antena wygląda dziś. Cele niezmienne: informować o życiu Polonii i Polaków za granicą, wspierać polską kulturę oraz integrować rodaków na całym świecie. Tę misję przedstawi Państwu Dorota Markowska. Od 3 dekad łączymy Polaków na całym świecie. Polonia była prawie od samego początku w naszym domu, bo i rodzice oglądali telewizję, i my. Nasi korespondenci są wszędzie tam, gdzie serca biją po polsku. Gdziekolwiek nie jestem, czuję się, jakbym był w Polsce. Na jednym z wydarzeń polonijnych podszedł do mnie organizator i powiedział, że dziękuję za to, że jestem tutaj z kamerą i pokażę, jak Polacy poza granicami Polski promują kulturę i język polski. Tą mocną naszą stroną są magazyny polonijne, nie tylko z Europy, ale mamy magazyn Kierunek Zachód, mamy magazyn z Wysp, ale również przystanek Ameryka. Stamtąd mamy jeszcze magazyn Polonia Express. Od pewnego czasu mamy również magazyn z Ameryki Południowej. Nie zapominamy o naszych wyjątkowych widzach ze wschodu. Staramy się pokazywać to, co dzieje się w Lwowie i na Ukrainie oczami żyjących tu Polaków. Szczególnie ważni są dla nas najmłodsi Polacy. Seria filmików Polacy Światu została doskonale zrealizowana. Jest to krótka formuła, co bardzo odpowiada młodym ludziom. Dzięki telewizji Polonii możemy promować nauczanie języka polskiego, wspieranie repatriantów, przekazywanie podręczników, działania wspierające nauczycieli polonijnych. Nowością są pokazy filmów dokumentalnych wyprodukowanych przez naszą antenę, które odbyły się już w Wielkiej Brytanii i Czarnogórze. Te doświadczenia dały nam poczucie głębokiego sensu, tak naprawdę wychodzenia z tymi naszymi produkcjami poza format emisji telewizyjnej, poprzez docieranie właśnie z premierą do grupy bezpośrednio zainteresowanych. Można nas oglądać w blisko 30 europejskich krajach. Sygnał satelitarny stacji dociera do Azji i 5 krajów Afryki. Mamy też swoich wiernych widzów w Australii i Nowej Zelandii. Oglądają nas również widzowie z Ameryki Południowej i, co niezwykle ważne, TVP Polonia znowu gości w domach amerykańskiej Polonii. A dzięki redakcji internetowej widzowie mogą cały czas być blisko polonijnej anteny. Jestem przekonany, i to nie jest przejaw braku skromności naszej redakcji, że ważną rolę w działalności TVP Polonia pełni serwis Polonia 24. Ale to, gdzie jesteśmy dziś, jest efektem pracy całych 30 lat, bo po drodze zmieniały się także serwisy informacyjne. Sięgnijmy więc ponownie do naszych telewizyjnych archiwów. Blisko spraw ważnych dla kraju i Polaków rozsianych po świecie. Dziennikarze TVP Polonia zawsze w centrum polonijnych wydarzeń. To 4. wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Nowym Jorku. Kiedyś wieści polonijne, dziś flagowym programem informacyjnym stacji jest Polonia 24. Nasz program poza wszystkim jest jedynym programem w Polsce, w którym Polacy rozsiani po całym świecie mogą opowiedzieć nam, co robią, czym żyją. Relacjonujemy najważniejsze wydarzenia. O tym, co dzieje się w środowiskach polonijnych, opowiadają też nasi widzowie. Bardzo często zamieniają się właśnie w rolę i operatorów, i reporterów, i przesyłają nam swoje materiały. Dzięki TVP Polonia Polacy za granicą mogą też śledzić najważniejsze wydarzenia kulturalne. Są to festiwale, są to targi książki, są to premiery operowe, są to koncerty wybitnych polskich artystów. O sprawach ważnych dla rodaków za granicą rozmawialiśmy w cyklu Debata Polonii. Śledziliśmy na bieżąco kampanię wyborczą za oceanem. Byliśmy z Państwem w trudnym czasie pandemii. Od lat tłumaczymy też zawiłości współczesnego świata i rolę, jaką odgrywa w nim Polska. My te polskie puzzle staramy się złożyć razem, staramy się ułożyć z nich jeden obraz.
Robimy to też dziś, w 3092 wydaniu Polonii 24. Nasza antena dociera wszędzie tam, gdzie są nasi rodacy. Spójrzmy więc najpierw na zachód. W Wielkiej Brytanii jest Dariusz Bochatkiewicz, a w Waszyngtonie Rafał Stańczyk. Zacznijmy od Londynu. Darku, jak Polacy z wyspy postrzegają TVP Polonia? Ktoś mógłby powiedzieć, że hasło TVP Polonia, czyli Polskie Okno na Świat, to tylko slogan. Nic bardziej mylnego. Znam wielu Polaków mieszkających w Zjednoczonym Królestwie, którzy każdy swój dzień rozpoczynają od włączenia TVP Polonia i każdy dzień kończą oglądając TVP Polonia. I oczywiście mówimy nie tylko o osobach, które zainteresowane są newsami z kraju, ale także osobami, które chcą zobaczyć programy historyczne, religijne, kulturalne czy sportowe, a właśnie to wszystkim zapewnia telewizja Polonia. Polacy w Wielkiej Brytanii jeszcze mają tę możliwość, że dzięki ekipie reporterskiej tutaj pracującej mogą zobaczyć to, co dzieje się u ich rodaków rozsianych po całym terytorium Zjednoczonego Królestwa. Tak więc telewizja Polonia to rzeczywiście polskie okno na świat. Darku, dziękuję bardzo. I przenosimy się za ocean, gdzie mamy wiosenne popołudnie. W Waszyngtonie Rafał Stańczyk. Rafale, jak tam odbierana jest nasza stacja? 30 lat temu Amerykanie oglądali zaprzysiężenie młodziutkiego Billa Clintona na urząd prezydenta. Na ekrany wchodził nowatorski film Jurassic Park, a Nirvana grała koncert dla ofiar wojny w Bośni i Hercegowinie. Wiele wody upłynęło od tego czasu w Potomaku, ale jedno się nie zmieniło. Przywiązanie Polonii do kanału TVP Polonia. W trakcie swojej pracy jako korespondent telewizji polskiej wielokrotnie słyszałem, że ta stacja to niezmiennie ważne źródło informacji, które umożliwia kontakt z językiem polskim oraz z kulturą. Internet zrewolucjonizował media, ale dobrze zredagowane informacje o Polonii i o Polsce zawsze znajdą za oceanem wierną grupę odbiorców. Rafale, dziękuję bardzo. Ale nie tylko Ameryka i Wielka Brytania. Teraz więcej o naszej obecności także w innych krajach Zachodu. Konrad Reluga. Od 30 lat nasza antena nadaje ton życiu polonijnemu na Zachodzie. Nie wyobrażam sobie, by taka telewizja mogła nie istnieć. Jest ona esencjalna i bardzo, bardzo ważna. TVP Polonia nigdy nie zapominała właśnie o polonijnym sporcie, o siatkówce, o tym, jak my działamy, więc mogliśmy się chwalić w Polsce i na świecie tym, co my robimy, a też mogliśmy dowiadywać się, jak wygląda sport polonijny w innych miejscach świata. TVP Polonia przede wszystkim łączy Polaków rozrzuconych po całym świecie. Ja osobiście cenię wszystkie programy pokazujące życie Polonii w różnych częściach świata. Z najwyższą starannością przygotowują je nasi korespondenci i autorzy magazynów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Brazylii czy Stanów Zjednoczonych. Obecność TVP Polonia w Ameryce to także nasze własne produkcje. Podróżujemy w wiele rejonów, by jak najszerzej pokazać obraz życia naszych rodaków za oceanem. Od 2 lat obserwujemy, śledzimy i pokazujemy życie Polaków i potomków Polaków w Ameryce Południowej. Dziękujemy wszystkim, którzy nam towarzyszą, wszystkim, którzy nas oglądają. Doceniają nas także polscy dyplomaci. Przez te 3 dekady dziennikarze, reporterzy TVP Polonia towarzyszyli Polakom na całym świecie w najważniejszych dla nich wydarzeniach. Wiem, że telewizja Polonia jest powszechnie oglądana, bardzo ceniona i pełni ogromnie ważną rolę integracyjną. Przez te wszystkie lata działalności TVP Polonia stała się jednym z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych źródeł wiedzy o Polsce. I obiecujemy zrobić wszystko, by tak było dalej. Konrad Reluga, Polonia 24. To właśnie jest nasza misja. Być blisko, mimo odległości. Dlatego wyjątkowy kontakt mamy także z Polakami na wschodzie. To szczególnie ważne teraz, w dobie wojny, która ogarnęła Ukrainę, wpływając na cały świat, co nasza stacja wnosi w życie rodaków na Kresach. Stanisław Apriłaszwili. TVP Polonia na wschodzie, zawsze i wszędzie tam, gdzie są Polacy. Polonia to taka cieniutka nitka, która łączy mnie z moją ojczyzną. Ona cieniutka, ale jak nitka jedwabiu.
Cieniutka, ale bardzo mocna. Od pierwszych dni wojny na Ukrainie opowiadamy o sytuacji politycznej, ale też o problemach, z jakimi mierzą się Polacy. Efekty można oglądać w naszych programach, m.in. w magazynie Wschód. Spać było bardzo straszne, bo przez cały czas czego szukał tego alarmu, że teraz znowu będzie, albo znowu będę strzelać. W magazynie Studio Lwów zaglądamy do Polaków mieszkających na zachodniej Ukrainie. Od czasu do czasu można było się przebić i zobaczyć polską właśnie jakiś polski program, czy Polonię, a teraz to my możemy i w internecie właśnie, czy na komórkę, czy w telewizji. Jesteśmy też blisko rodaków na Białorusi, którym oddajemy głos w magazynie Znad Niemna. Cały czas przypominamy, że w łukaszenkowskim więzieniu wciąż pozostaje współpracujący z naszą stacją dziennikarz Andrzej Poczobut. Na procesie sądowym Wschód, ale się trzyma i szykuje się na to, że etapują go do kolonii i na odbycie tej kary 8 lat więzienia. Nie zapominamy również o rodakach na Wileńszczyźnie, których nie tylko odwiedzamy, ale którym również pomagamy. W ramach akcji Polacy Polakom udało się zebrać 231 tysięcy złotych na hospicjum imienia błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie. Jesteśmy razem, bez względu na to, w której części świata żyjemy. I dzisiaj mogę tylko powiedzieć dziękuję, że właśnie taka telewizja jest, która łączy nas, Polaków świata. Wszędzie tam, gdzie biją biało-czerwone serca. Stanisław Apriłaszwili, Polonia 24. Działalność TVP Polonia nie byłaby możliwa bez istotnego wsparcia instytucji rządowych, współpracy z ministerstwami oraz wieloma organizacjami. Łączy nas chęć mówienia o tym, co ważne, polskiej tożsamości, polskiej kulturze, polskiej racji stanu. Mateusz Strama. Misja łączyć Polaków na całym świecie to główne zadanie TVP Polonia, która od samego początku współpracuje z wieloma organizacjami dbającymi o polską tożsamość. Tam, gdzie docierały polskie media, ta polskość zachowała się lepiej. 40 milionów tu żyjących w kraju, 20 poza granicami muszą o sobie wiedzieć jak najwięcej. Wtedy będą czuli się rodziną. To nie byłoby możliwe bez wsparcia zarówno finansowego, jak i merytorycznego, które TVP Polonia otrzymuje od polskiego rządu, gdzie zawsze może liczyć na pomocną dłoń w realizacji naszych celów programowych. Rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako centrali, ale też placówek jest integrowanie środowisk polonijnych, jest wspieranie ich rozwoju i służenie im pomocą tam, gdzie to jest możliwe, w każdy możliwy sposób. O tych działaniach opowiada TVP Polonia, bo wspólnym celem instytucji rządowych i naszej anteny jest promocja polskiej kultury i tożsamości. Cieszę się, że jest kanał, który jest skierowany do naszych rodaków za granicą, który mogą odbierać nasi rodacy, a także przyjaciele Polski na całym świecie, z którego też my, Polacy w kraju, możemy się dowiadywać, czym jest patriotyzm na obczyźnie. W programach naszej stacji nie brakuje oczywiście tematu edukacji i troski o mowę ojczystą, o co tak skutecznie zabiegają organizacje pozarządowe. ORPEK promuje i wspiera naukę języka polskiego wśród młodych Polaków. Wspieracie nas w krzewieniu tej polskości, w podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, a jest to niezwykle cenne. Dzięki tym wszystkim działaniom i szeroko pojętej współpracy TVP Polonia może prezentować na swojej antenie to, co najważniejsze dla Polonii i Polaków na całym świecie. Mateusz Strama, Polonia 24. Nie tylko mówimy, również działamy, pomagamy i doceniamy od lat. Nasza stacja wspiera akcje charytatywne, wyróżnia też tych, którzy pracują na rzecz naszej narodowej wspólnoty. Dzieci z polskiej szkoły w Nowej Borowej na Ukrainie uczyły się języka polskiego w mieszkaniu swojej nauczycielki. W 2016 roku postanowiliśmy im pomóc, dostarczając m.in. laptopy i modem internetowy dzięki akcji Polacy Polakom. Dostęp do internetu to będzie takie okno na świat dla dzieci, że będą mogły kontaktować się z Polską, ze swoimi rówieśnikami, ze swoimi krewnymi, którzy mieszkają w Polsce. Tym, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do podtrzymania tożsamości narodowej, przyznajemy od 1995 roku nagrody w konkursie za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju. Działamy nie myśląc o nagrodach. Działalność, którą wykonujemy, łączy się poniekąd z misją, z pasją, a w szczególności z patriotyzmem.
czasach wojny i pokoju pamiętamy o kulturze, która jednoczy nas wszystkich. Dlatego od 20 lat nagradzamy artystów bez granic podczas festiwalu w Opolu. Jestem ogromnie wdzięczna Polonii, która ogląda właśnie TVP Polonia, która również głosowała na mnie w konkursie piosenki Eurowizji Junior. Sport integruje nas podczas polonijnych igrzysk. Do ojczyzny przyjeżdżają wówczas Polacy z całego świata. Ważne, żebyśmy ten kontakt utrzymywali, żebyśmy wiedzieli, że ta cała Polonia, która jest po całym świecie rzucona, potrafi się skrzyknąć, przyjechać na takie zawody. Bo na tych igrzyskach chodzi oczywiście o coś więcej niż tylko sportową rywalizację. Patrycja Hacia, Polonia 24. Co prawda urodziny obchodzimy dokładnie dziś, ale zamierzamy świętować jeszcze przez kilka dni. Może więc zabawa i jednocześnie mały sprawdzian. Okazja już w najbliższą niedzielę. Specjalny odcinek teleturnieju Polacy to wiedzą. Wśród uczestników gwiazdy. Jak im poszło? Tego dokładnie nie możemy zdradzić. Zaskakujące pytania i wspaniali goście. Tak można podsumować najbliższy odcinek teleturnieju. Brałem udział w podobnych programach, natomiast no, nie spodziewałem się, że pytania będą aż tak trudne. Stąd też specjalna reprezentacja z niebywałą wiedzą. Sama przyznam szczerze, dowiedziałam się dużo różnych rzeczy i moi współtowarzysze bardzo mnie zaimponowali swoją wiedzą. Oprócz wokalistów Olgi Szomańskiej i Tomasza Szczepanika będziemy mogli zobaczyć także prezenterkę i dziennikarkę TVP Polonia Paulinę Drażbę czy aktora Jacka Kopczyńskiego, a to mieszanka, po której można spodziewać się świetnej atmosfery. Wygłupów, tego jacy jesteśmy naprawdę bez scenariuszy. Był to wyjątkowy odcinek z okazji 30. urodzin TVP Polonia, dlatego warto naprawdę być przed telewizorem. Niech żyje, żyje nam! Specjalne wydanie quizu Polacy to wiedzą już w najbliższą niedzielę o godzinie 16.15, oczywiście na antenie TVP Polonia. Do zobaczenia. Przez kolejne 30 lat albo i więcej, prawda? Na ten odcinek czekamy, ale czas już na zapowiadaną rozmowę. Ze mną w studiu dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Dobry dyrektor, wieczór, chciałbym państwu zacząć od pani słów z jubileuszowego koncertu. Mówiła pani dokładnie tak, jesteśmy ambitni, patrzymy w przyszłość. To jaka w takim razie jest przyszłość naszej stacji? Zapewne świetlana. Ja ją tak w każdym razie widzę. Wszyscy mamy taką nadzieję, myślę, że taką wizję, będąc ambitnymi i patrząc na to, co przed nami. Ale z drugiej strony możemy też spojrzeć dzisiaj na tę perspektywę 30 lat, które są już za nami. Od czego startowaliśmy? Co mamy dzisiaj? Na czym polega ta nasza misja? Czy ona się jakoś zmieniła w ciągu tych kilkudziesięciu lat? I to jest właśnie najciekawsze. Z jednej strony wszystko się zmieniło. Telewizja się zmieniła, geopolityka się zmieniła, sytuacja się zmieniła na świecie. Zmienili się nasi widzowie, a nasza misja pozostała ta sama. Bo co jest naszą misją? Łączenie Polaków na całym świecie, gdziekolwiek są, w każdym zakątku. I to robimy. Promujemy Polskę, opowiadamy o Polsce, łączymy tych ludzi z krajem. Tam, gdzie są, w najdalszych zakątkach świata, wiedzą, co się dzieje wśród ich najbliższych, w ich miastach, w ich rodzinach, co oglądają, co można zobaczyć, co się dzieje w kulturze, co działo się w historii, jak zmienia się język polski. To jest najważniejsze dla nas i ta misja myślę, że pozostanie taka sama przez najbliższych wiele lat, ale oczywiście zmieni się technologia, zmieni się styl, zmienią się formuły dziennikarskie, programy. To pozostaje do podbicia, natomiast misja jest ta sama. Wszędzie tam, gdzie jest język polski, na świecie, wszędzie tam powinna być TVP Polonia. To jest moja wizja i mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Bo to jest telewizja, która uczy, która informuje, ale także często daje rozrywkę, czego przykład pokazywaliśmy w naszym serwisie. Oczywiście rozrywki nie brakuje, ale to, co jest naszą, powiedziałabym, solą naszej pracy, naszej anteny, to jest fakt, że my adresujemy programy specjalnie dla Polonii, dla konkretnych środowisk w konkretnych krajach i regionach świata. I aktywizujemy w ten sposób te środowiska. Zachęcamy do tego, żeby działały, żeby pokazywały. A my z kolei oddajemy im w pewnym sensie cześć, doceniając tę pracę, którą pełnią tam,
robią tam, w swoich krajach, w tych swoich małych ojczyznach, bo żyją za granicą, ale jednocześnie myślą po polsku, działają po polsku i działają na rzecz Polski. A jak pani z kolei postrzega te słowa, które też dzisiaj wybrzmiały kilkukrotnie, między innymi w relacji Darka Bochatkiewicza, że TVP Polonia jest tym oknem na świat dla wielu osób? Patrząc na historię, bo w 1993 roku, kiedy TVP Polonia startowała, zaledwie garstka ludzi w Polsce miała internet. W 1994 dopiero to się upowszechniło tak, że faktycznie w prywatnych domach ten internet był. Czy dzisiaj, kiedy ten świat poszedł bardzo do przodu, wciąż możemy mówić o sobie w ten sposób, że jesteśmy tym oknem na to, co się dzieje w Polsce? Ja bardzo bym tego chciała, bardzo bym sobie tego życzyła, ale realnie, myśląc i mówiąc, trudno jest konkurować, kiedy w niektórych krajach Polacy, przecież tam mieszkający, mają dostęp do bardzo wielu kanałów, także polskojęzycznych. Ale my jednak, i w to gorąco wierzę, jesteśmy anteną wyjątkową. W ten sposób, że adresujemy programy właśnie dla Polonii. Mówimy o Polonii, dla Polonii i przez Polonię, ponieważ bardzo wielu producentów, którzy z nami pracują, to są ludzie, którzy mieszkają za granicą, którzy opowiadają o swoich środowiskach, którzy się stamtąd wywodzą. I to jest coś, co naprawdę jest wyjątkowego i warte docenienia. A drugi fakt to jest fakt taki, że mamy bardzo bliski i częsty kontakt z naszą widownią. Nasi widzowie mogą do nas zadzwonić, napisać, mogą z nami czatować, mogą zgłaszać swoje potrzeby, zainteresowania, także krytykę. Często są bardzo wymagający, często są bardzo surowi, często są krytyczni, ale to znaczy, że nas oglądają. I to jest dla nas właściwie najważniejsze. I my to wszystko bierzemy do serca. I my to bierzemy do serca, próbujemy pogodzić różne gusty, różne zainteresowania. To jest bardzo trudne, nie wszystko się udaje i to przyznajemy. Ale najważniejsze, że widzowie nas oglądają. Pani dyrektor, mamy dosłownie jeszcze minutę do końca tej rozmowy, więc chciałbym zadać jeszcze pytanie o to, z czego my możemy być dumni, jeżeli chodzi o naszą ofertę programową. Co udało się osiągnąć przez ostatnich kilka lat? Trudno mi faworyzować niektóre audycje, ale na pewno jestem dumna z tych audycji, które udało nam się właśnie w tych kilku latach stworzyć. To są programy o Polonii amerykańskiej, to są programy o Polonii w Ameryce Południowej, szczególnie w Brazylii, w Australii, ale nie tylko. Stworzyliśmy także wiele świetnych dokumentów, ale myślę, że bardzo jestem dumna z takiej naszej akcji, którą zapoczątkowaliśmy kilka lat temu, która nazywa się Polacy Polakom. Ona polega na tym, że co roku organizujemy jakąś pomoc, jakiś koncert charytatywny i ci bogatsi Polacy, ta bogatsza Polonia z różnych krajów może wesprzeć w jakiś sposób tych potrzebujących, tych biedniejszych. Czasami na wschodzie, czasami inne. To są akcje różne, ale rok temu udało nam się wspomóc w ten sposób hospicjum stworzone przez siostrę Michaelę Rak w Wilnie. I to była wspaniała, wspaniała akcja. Polonia zebrała ponad 200 tysięcy złotych, prawie 300 tysięcy złotych. To naprawdę ogromny gest, olbrzymi gest. I wtedy widzimy, jak bardzo jesteśmy potrzebni. I to jest chyba też najlepszy ile dowód dobrego na to, możemy zrobić. Że my nie tylko mówimy, nie tylko informujemy, ale też działamy i mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Magdalena bardzo. Tadeusiak, dyrektor TVP Polonia, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. A ja na koniec jubileuszowego programu proponuję jeszcze garść życzeń dla naszej stacji, od znanych i lubianych. Dzięki TVP Polonia można mieć Polskę w każdym domu, gdziekolwiek na świecie by się nie było. Czyż to nie piękne i magiczne? Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteście dla wszystkich ludzi, którzy są na świecie. Nie tylko dla nas w Polsce, ale także i tych, którzy mieszkają za granicą. Życzę wam, żebyście byli dla nas Polaków na świecie jak drożdże dla chleba. 30 lat minęło jak jeden dzień i niech kolejne 30, 40, 50, a nawet 100 lat będzie razem z wami, z nami, dlatego że zamierzamy dalej wam dawać tę rozrywkę w najlepszym wydaniu. Jesteście moim okienkiem na świat, okienkiem na Polskę. TV Polonia, tak trzymać! I to już wszystko w tym szczególnym wydaniu Polonii 24. Chcemy być z Państwem oczywiście przez następne 30 lat, a za te minione serdecznie dziękujemy. Kolejny serwis już w poniedziałek o stałej porze, a przed nami 18. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II i wyjątkowy niedzielny koncert. Dziękuję bardzo za ten wieczór.
wspólnie wspominamy świętego Jana Pawła II w 18. rocznicę jego śmierci. Zapraszamy do Wadowic na wyjątkowe widowisko. Nie zastąpi Ciebie nikt. W niedzielę palmową o 21.15 w TVP Polonia.